Witam się z Wami, moi drodzy, we wtorek, 13 marca. Przechodzę do Was z takim tematem odnośnie planu naprawczego. Zwykle tak jest, że przychodzi nowy rok, przychodzi styczeń i myślimy o tym, nie wiem jak się zmienić, o swoich postanowieniach i tak dalej. Czasami robimy to już w grudniu. Ja również taki plan miałam. No, chyba nie znam osoby, która by gdzieś tam jakoś nie planowała i o czymś nie myślała, że na przykład to czy tamto zrobi w danym roku. Pierwszym elementem, takim najważniejszym dla mnie, jest to, żebym zaczęła pić wodę. Ponieważ z piciem wody mam największy problem. Oczywiście wiecie, jak jest ciepło, no to tego problemu nie ma, bo człowiek gasi pragnienie i sięga machinalnie po tą wodę i ją po prostu pije. A kiedy jest zimno, to już następuje problem. Dlatego ja postanowiłam minimum te 1,5 litra wody wypijać i od 1,5 tygodnia już mi się udaje. Ja nie mówię, że ten mój plan naprawczy jest od stycznia, bo on tam też dziś jakoś był, a później, wiecie, gdzieś się zawinął. Zaginął. No i też się zawinął, powiedzmy. Trochę nerwu, stresu i wszystko, wiecie, upadło. Na pewno właśnie ta woda. Drugim elementem śniadanie. Bywało też tak, że wychodziłam z domu bez śniadania i to był mój największy błąd, bo później bolała mnie dosyć często głowa, chociaż nie tylko od tego, ale to też jakiś tam jest pewnie punkt i element tego bólu. Potrafiłam jeść dosyć późno, bo 9, 10 czasami, jak byłam u rodziców, no to wtedy jadłam to śniadanie, a nie o godzinie 5, jak na przykład wstawałam. No na pewno drugie śniadanie. Trzecim elementem było odnośnie słodkiego, to chciałabym je troszeczkę też ograniczyć. Tak myślałam sobie na początku, że do Wielkanocy będzie fajnie, bo wiecie, zostało niewiele czasu do tej Wielkanocy i nie jest to chyba jakiś wielki wyczyn, żeby wytrwać bez tego słodkiego. Zobaczymy też, jak to będzie. Oczywiście wielkim wyczynem też będzie to, jeżeli nie będę rzucała się po prostu na to słodkie. Już niekoniecznie, wiecie, całkiem gdzieś tam wyeliminować, ale po prostu, żeby się na nie nie rzucać. I czwartym elementem aktywność. Chociażby, nie wiem, głupie brzuszki, podskoki, pajacyki czy cokolwiek. Po prostu, żeby ta aktywność była. Teraz mam aktywność, bo chodzę od 3 dni i to tak staram się już, tak wiecie, dobitnie te kroki i kilometry sobie naliczać. Ale głównie chodzi o aktywność i mam nadzieję, że wrócę do mojego Orbitreka, ponieważ on gdzieś tam stoi zakurzony, biedny i mam wrażenie, że jest mu strasznie smutno. Zatem, jak widzicie, jest szaro. Jest godzina 10 i jest szaro. Mam nadzieję, że ten dzień jednak nie będzie do końca taki szary, bo jak widzicie, za mną chmura jest niesamowita. I nawet światła nie ma takiego, żeby nagrywać, ale cóż, ja zmykam teraz jeszcze załatwić swoją sprawę. Mam nadzieję, że może uda mi się zajść do Lidla. Tak, ponieważ planuję już od tygodnia wizytę w Lidlu, coś tam chyba miałam upatrzone, już nawet szczerze mówiąc zapomniałam, co to było. I dlatego no jestem w sumie już niedaleko, więc mam nadzieję, że uda mi się do niego dotrzeć. I oczywiście, jeżeli będzie coś ciekawego i godnego polecenia, to Wam po prostu przedstawię. A tymczasem życzę Wam, moi drodzy, spokojnego dnia i może więcej słońca. Pozdrawiam, pa! No to udajemy się do Lidla. Jene, zobaczcie, jakie chmury są. Szok. Jeżeli chodzi o zakupy moje z Lidla, słuchajcie, to tego dużo nie ma, bo tak jak widzicie, jest tylko kilka rzeczy. Były lizaki takie czekoladowe, wiecie, już na Wielkanoc, 10 sztuk. Już tak patrzę.
po 5 zł, więc się opłacało. Chciało mi się pić, więc wziąłam sobie Leona. To jest fajna rzecz, bo jest to długopis z zakreślaczem, słuchajcie. 7 zł. Co prawda tylko kolor czarny, ale może być. Widzicie, z jednej strony długopis, z drugiej zakreślacz. Dwa w jednym, a że ja często piszę, to się przyda. Jagody w syropie. Były jeszcze borówka, żurawina i owoce mieszane. Dzisiaj już mi się nie chciało za dużo dźwigać, ale zapewne jutro bądź pojutrze kupię jeszcze i borówkę, i żurawinę. O, dobrze takie mieć, czy do budyniu, do jakiegoś deseru z nasionami chia. Koszt tego, słuchajcie, 4,69 i wszystkie bodajże puszki tyle kosztowały. I tutaj mamy coś nowego. Słuchajcie, to jest aronia suszona. Aronia suszona, słuchajcie, była po 3,79. Tu jest 7 deko. Nigdy suszonej nie jadłam. Również może być do deseru. A tu mamy paczuszkę. Zamówiłam sobie perfum. Teraz będziemy, słuchajcie, otwierać. Ups. Ładnie zapakowane. Do dzieła. I mamy wodę toaletową. Giordano Amaro Jacqueline. Jacqueline, nie wiem. 100 ml. Oczywiście to jakieś tam pewnie podróby, ale powiem Wam, że zapach jest po prostu wspaniały. Ładnie, zobaczcie, zapakowane. Ładne opakowanie. Jeszcze sprawdzę tylko, czy to jest to, co kiedyś kupowałam. W sumie kiedyś dostałam przez przypadek od kogoś gdzieś i tak mi się zapach spodobał, że postanowiłam sobie po prostu zamówić na internecie, bo oryginalne to kosztowało kilkaset złotych, a za to zapłaciłam 13 zł plus 14 przesyłka, o 30 zł. Opłaca się. I polecam. Ja, moi drodzy, kończę już dzisiejszy vlog. Chciałabym podziękować bardzo serdecznie za wszystkie łapki w górę, łapki w dół też, bo oglądacie, a wiadomo, nie każdemu wszystko musi się podobać. Dziękuję również za subskrypcje. Nie mam ich wielu, ale nie od razu, wiecie, Rzym zbudowano, czy jak to tam jest to powiedzenie. Cieszę się każdą nową osobą, która do mnie przybywa, która subskrybuje kanał. Cieszą mnie Wasze komentarze, za które również dziękuję. I cóż, i do następnego razu. Pozdrawiam, do zobaczenia.